Dzieci pani Polskiej niezmiernie lubiły zwierzęta domowe, lecz największą sympatią otaczała je 8-letnia Zochna. Codziennie rano Zochna wybiegała na podwórze, by powiedzieć dzień dobry swoim licznym ulubieńcom, którzy ją doskonale znali i zaledwie się pokazała, z wielką wrzawą do niej biegli. Dziś jak co dzień Zochna przed lekcją wybiegła na podwórze. Po chwili obległy ją skrzydlate tłumy ptactwa. Białe i siwe gołębie siadały jej na ramionach, a niektóre na jej jasnej główce. Za gołębiami zjawiły się kury i kurczęta najrozmaitszej wielkości, różnych gatunków i barw, biegnąc ku swojej pani z rozpostartymi skrzydłami. No i największa figura, pan ptasiego dworu, kogut. Był on tak śmiały i tak natarczywie dopominał się o swoją porcję, że Zochna musiała poskramiać, uderzając po ślicznych, różnobarwnych skrzydłach i wołając: Asio! Asio! Ty zuchwalcze! Bądź cierpliwe! Przecież zawsze o tobie pamiętam. Między kury wciskały się perlice i indyczki, starające się chwytać najsmaczniejsze kąski i nawołujące do ogólnego stołu wielkiego indyka, który chodził z napuszoną miną, jakby się chlubił swymi pięknymi czerwonymi koralami. Był to jedyny, lecz stanowczy przeciwnik Zochny. Podczas gdy wszyscy mieszkańcy podwórza tłumnie otaczali swoją opiekunkę, indyk trzymał się zawsze z daleka i nawet raz, rzecz niesłychana, gdy spotkał Zochnę samą w ogrodzie, odważył się rzucić na nią z głośnym gulgotaniem, prawdopodobnie w jak najgorszych zamiarach. Dopiero Bufon, pies podwórzowy, który na szczęście był spuszczony z łańcucha, przybiegł na ratunek swojej panience, szczekając głośno na zuchwałego napastnika. Zochna nie lubiła indyka, lecz nie dokuczała mu, karząc go jedynie tym, że nie przyzwoływała go do rannej uczty. Za to serdeczną jej przychylnością i troskliwą opieką cieszyły się kaczki, których była tu spora gromadka, a które z powodu swego niezgrabnego chodu były zawsze krzywdzone przez ruchliwsze i zręczniejsze towarzyszki. Na szczęście kaczki dawały sobie radę, dziobiąc kury na lewo i prawo i chwytając zręcznie rzucone ziarno. Zochna nie rozpoczynała nigdy uczty, dopóki nie ukazało się białe stadko toczące się ku niej z możliwą szybkością i z hałaśliwym kwakaniem. I teraz bystrym spojrzeniem obrzuciła przybyszów. Naturalnie, nie ma go. Dziadek, dziadek, zawołała dźwięcznym głosikiem. Po chwili na to wołanie wytoczył się z kąta podwórza wielki, siwy kaczor ze ślicznymi, szafirowymi dziurkami na skrzydełkach. A tyle niuchu, zgromiła go Zochna. Zawsze się spóźniasz. Zobaczysz, nie dostaniesz śniadania. Lecz dziadek nic sobie skarcenie nie zrobił, jakby wiedział, że był największym ulubieńcem Zosi. Kiwał z zapałem głową,
pokwakując przy tym tak zabawnie, że dziewczynka zaczęła się śmiać i rozbrojona wyciągnęła do niego rękę z dużym kawałkiem chleba. Widząc, że wszyscy biesiadnicy się zdawili, Zochna siadała na kamieniu i rzucała całe garście ziarna przeznaczonego dla wszystkich wybrańców, zaś swoich karmiła oddzielnymi kęsami. Z początku uczty panował jako taki ład, ale po kilku chwilach wkradł się najstraszniejszy nieporządek. Skrzydlata gromada wydzierała sobie największe kąski, biła się niemiłosiernie, a grono zuchwalców z kogutem na czele wyrywało Zochnie z rąk i wprost z fartuszka kawałki przeznaczone dla innych. Zochna gniewała się, krzyczała, rozpędzała napastników, ale śmiała się przy tym tak serdecznie, że chwilami w jej oczach pojawiały się łzy. Jednak śmiech jej nagle zamilkł, gdyż rozległ się głos panny Klary. Zochno, już 9. Proszę na lekcję. Ach, już 9. A ja miałam sobie powtórzyć wiersze polskie i słówka niemieckie. Co to będzie? Pomyślała przerażona dziewczynka, zrywając się i strzepując resztki ziarna pomiędzy skrzydlate tłumy. Trzeba prędko piec do pokoju. Może jeszcze mi się uda powtórzyć te słówka. Myślała dalej i nie zważając już na swoich ulubieńców, pobiegła w stronę domu. Na szczęście spostrzegła budę, przy której siedział Bufon, szczekając radośnie. Wiedział on dobrze, że go Zochna nie pominie i czekał cierpliwie na swoją kolej. Dobrze, że mi się przypomniałeś, zawołała dziewczynka. Należy ci się przysmaczek. Poszperała w kieszeni i wyjęła owinięty w papier skórki od wędliny. Masz, piesku, masz poczciwe, mówiła podając przyniesione kąski i głaskając jego kosmaty łeb. Bufon połknął w jednej niemal chwili całą porcję i zaczął z wielkim zadowoleniem kręcić ogonem, jakby chcąc podziękować. Skakał przy tym, chwytając łapami sukienkę dziewczynki, skowyczał i szczerzył duże, ostre zęby. Zochna zaczęła tarkać go za uszy, mówiąc uśmiechem. Zabawy ci się zachciało. Poczekaj, piesku, poczekaj. Nadaje ci wieczór, to cię wezmę ze sobą do ogrodu. A może i na zielonkę? Tam dopiero sobie popiekamy. Teraz nie mam czasu. Muszę się uczyć. Jakby na potwierdzenie tych słów od strony domu dało się znów słyszeć wołanie. Zosiu, czy idziesz na lekcję? Idę, idę, proszę pani, zawołała dziewczynka, a jednocześnie wzrok jej padł na otwarte drzwi stajni. Co to? Siwak i kasztanek próżnują? Nie w polu? A miałyście zwozić siano? Aha, upominacie się o wasze śniadanie. Mam coś dla was, mówiła, wyciągając z kieszeni kilka kawałeczków cukru. Konie rżały radośnie i delikatnie skubały wargami sukienkę i włosy Zochny, która kładziła ich szyję, podając na dłoni cukier. Stajnia znów zajęła dziewczynce trochę czasu, bo koniki były takie miłe, ładne i łagodne, a Zochna tak lubiła karmić je cukrem i chlebem. Nagle zadrżała i wybiegła,
nie oglądając się na zdziwione jej gwałtownym ruchem konie. Panna Klara wołała po raz trzeci, a z głosu dziewczynka łatwo domyślić się mogła, że nauczycielka była już rozgniewana. Zmartwiło ją to ze względu na niepowtórzone wiersze i słówka, które jakoś zupełnie z pamięci jej uleciały. Po drugie, Zochna nie lubiła, gdy ktoś się na nią gniewał. A na koniec silny niepokój ogarnął ją na myśl o popołudniowych planach. Mieli mianowicie razem z Adasiem pojechać drabiniastym wozem w pole, po siano. A panna Klara mogła ją za karę zatrzymać dłużej przy lekcji. Ej, chyba tak źle nie będzie, pocieszała się w duchu dziewczynka, biegnąc jak wicher przez podwórze. Przecież panna Klara jest bardzo dobra i nie zechce nam zepsuć zabawy. Cóż zresztą wielkiego, że trochę się na lekcję spóźniłam. Przepraszam panią, ale... Zaczęła jąkać się i zamilkła, spuszczając oczy. Panna Klara popatrzyła na nią bardzo surowo. Wreszcie powiedziała: Zosiu, spójrz na siebie. Dziewczynka spostrzegła ze zdumieniem, że świeży fartuszek był cały zaplamiony, a falbanka od sukienki oberwana. Widocznie podczas figlów z bufonem. Najgorszy jednak widok przedstawiały ręce, całe zabrudzone, oblepione cukrem i mocno podrapane. Czy tak powinno wyglądać dziecko idące na lekcję? Mówiła dalej nauczycielka. Idź, umyj się, oczyść i uczesz. Inaczej nie siądziesz do nauki. A pamiętaj o tym, że jest w 9:30, więc nie masz chwili do stracenia. Postaraj się, żeby cię znów koty nie zatrzymały. Zawstydzona Zochna zniknęła szybko za drzwiami. Jak ona mogła się tak zabrudzić i gdzie? Przecież kury i kaczki są takie czyste. A z bufonem bawiła się zaledwie chwilkę. Nie umiała sobie wytłumaczyć tej zagadki. Nie męczyła się też nad nią, gdyż ostatnie słowo nauczycielki pochłonęło całkowicie jej uwagę. Przecież na śmierć zapomniała o swoich kotach. Biedactwa dotąd pewnie nie dostały śniadania. Nie namyślając się, Zochna pobiegła do kuchni, gdzie spodziewała się dostać dla nich zwykłą porcję mleka. Juleczko, zaczęła prosić, ciągnąc kucharkę za fartuch. Juleczko, kochana, proszę mi dać mleka, tylko prędko, pręciutko, bo idę na lekcję. Ej, panienko, nie mam teraz czasu. A bo to panienka nie piła do śniadania? Mówiła Julka gniewnym tonem, udając, że się nie domyśla, po co Zochna prosi o mleko. Lecz jednocześnie sięgnęła pod dzbanek i nalała świeżutkiego mleka do dużego kubka. Zochna tymczasem kręciła się po kuchni i wkrótce wyciągnęła stojącą na półce sporą miseczkę, w której leżała pokruszona bułka. Dziękuję mojej dobrej, kochanej Julci, zawołała rozpromieniona, chwytając jedną ręką kubek, a drugą miseczkę i wbiegając z kuchni. Z panienki to już prawdziwa kocia mama. Kocia mama nie miała czasu odpowiedzieć, gdyż przypomniały jej się słowa nauczycielki, a z głębi mieszkania
Dobiegł dźwięk bijącego zegara. Była zresztą do tej nazwy przyzwyczajona i nie bardzo się o nią gniewała. Przecież wszystkie trzy kotki uważała za swoje prawdziwe dzieci i o wiele bardziej wolała te żywe zabawki, jakie nazywała, niż śliczne lalki, które bezczynnie trzymały w szafie. Po umyciu się i doprowadzeniu do porządku, Zochna przyszła do pokoju i usiadła przy stoliku obok panny Klary. Starała się nie patrzeć w okno, gdyż widać było przez nie cały rząd zielonych drzew, na których czerwieniły się duże, błyszczące wiśnie i część podwórza, po którym swobodnie przechadzał się trup. Przy tym na podwórku był ciągły ruch i co chwila zdarzało się coś, co mogło odciągnąć uwagę. A Zochna chciała być dzisiaj uważna. Starała się więc być głucha na wszystkie dolatujące ją odgłosy. Nawet silne trzaśnięcie zbicza, nieomylny znak, że Wojtuś przygnał krowę z pola i głos Marcina zaprzęgającego konie do wozu nie kusiły dziewczynki. Nareszcie zaczęła się lekcja i szła doskonale, aż do chwili, gdy przyszła kolej na wiersze. Zochna zaczęła wprawdzie dość śmiało. Już słoneczko powstało i przygląda się w rzece. Oj, na rosę napiałą, polecę ja, polecę. Ale dalej ani rusz. Na próżno panna Klara podpowiadała jej po słówku, chcąc przypomnieć ciąg dalszy. Dziewczynka jąkała się i powtarzała jedno i to samo, aż wreszcie zamilkła. Cierpliwość panny Klary wyczerpała się. Nie dość, że się o całą godzinę spóźniłaś, to jeszcze przyszłaś na lekcję nieprzygotowana. Wierszy pewnie nawet nie czytałaś. Zochna chciała odpowiedzieć, że wczoraj wieczorem czytała je kilka razy, a nawet wyrecytowała na pamięć przed Adasiem. Lecz czuła, że podobne usprawiedliwienie byłoby bardzo dziwne wobec tego, że dziś nie potrafiła powiedzieć ani słowa. Stała więc znękana, a przez główkę przelatywała jej ciągle myśl. Co będzie ze słówkami niemieckimi? Nagle panna Klara rozkazała. Podaj słówka. Ha, trudno. Przyszła druga ciężka chwila. Nie nauczyłam się słówek, proszę pani. Ze spuszczonymi oczami szepnęła Zosia. Panna Klara wstała. Zostaniesz tu i będziesz się uczyła wierszy i słówek. Lecz zapamiętaj sobie, że jeżeli nie będziesz umiała jednych i drugich, nie pojedziesz w pole. Wiedz, że nie pomogą łzy. Zostaniesz w domu. Z tą groźbą nauczycielka wyszła z pokoju. Zochana nie wydawała się zmartwiona. Była bardzo zdolna i wiedziała, że w kwadrans będzie już wszystko doskonale umiała. Usiadła więc przy stoliku, odwrócona tyłem do okna. Podparła główkę na łokciach, mocno zatykając rękami uszy i z wielką uwagą zaczęła się uczyć. A trzeba wiedzieć, że Zochna nie była wcale leniwa. Jak się tylko zabrała do pracy, wszystko szło jak z płatka.
Tylko na nieszczęście zawsze coś jej w obowiązkach przeszkadzało. Tak też stało się i teraz. Zaledwie zdążyła powtórzyć drugą zwrotkę, gdy drzwi się uchyliły nieśmiało i przez szparkę wsunęła się głowa młodego chłopaka. Panienko, szeptał tajemniczo, wsuwając się do pokoju, Wojtuś, pastuszek, a zarazem towarzysz wszystkich zabaw i figlów dzieci. Daj mi spokój, nie mam czasu, szybko odpowiedziała Zochna, nie podnosząc nawet głowy. Lecz Wojtuś się tym nie zraził. Po jego rozpromienionych oczach i śmiejących się ustach można było poznać, że przyszedł z jakąś ważną nowiną. Ale panienko, ja chcę coś panience pokazać. Nie teraz, Wojtusiu, muszę się uczyć. Proszę panienki, kiedy prawdę mówię, panienka nie pożałuje, jak pójdzie ze mną. Zochna spojrzała uważnie na stojącego przed nią chłopca. W głosie jego było coś takiego, co ją bezwiednie zaciekawiło i w jednej chwili kazało zapomnieć o dobrych chęciach i postanowieniach. No co się tam takiego stało? Zapytała, odsuwając książkę. Wojtuś uśmiechnął się triumfująco i zbliżając się jeszcze bardziej, szepnął coś Zochnie do ucha. Dziewczynka zerwała się, wołając. Doprawdy? Gdzie są? Pokaż prędzej. Zaraz, panienko, zaraz. Niech panienka idzie za mną. Zochna nie dała sobie tego dwa razy powtarzać, nagląc do pośpiechu. Jak je znalazłeś? Pytała. Chod, całkiem zwyczajnie. Marcin mówił, że zanosi się na deszcz, a siano dziś zawieźć trzeba. Nie kazała mi tego po południu. Krów wyganiać, tylko iść z krapiami w pole. Wlazłem więc na górkę po trochę koniczyny, żeby też zwierzątka miały co gryźć, a tu słyszę, coś piszcze. Szczur? Nie szczur? Mysz? Nie mysz? W jednym roku stała drabinka oparta o belki. Po niej miała Zochna wdrapać się aż do otworu, który prowadził na górkę, gdzie składano koniczyne siano i słomę. Drabinka chwiała się za każdym poruszeniem i Wojtuś musiał ją z całej siły podpierać, bojąc się, by panienka nie spadła. Lecz dziewczynka była doskonale wyćwiczona i obeznana z podobnymi drogami. Więc za chwilę była już na górce i wołała na Wojtusia. Chodź prędzej, pokaż, gdzie są. Jednak pomoc Wojtusia okazała się niepotrzebna, gdyż w tej chwili ze słomy podniosła się czarna kotka i miaucząc radośnie przybliżyła się do Zochny. Moja kochana, moja poczciwa kotuchno, chodź, pokaż mi swoje kocięta, mówiła Zochna pieszczotliwie, głaszcząc lśniące futerka ulubieńcy. Murzynka mruczała radośnie, wginając grzbiet włók i oglądając się za dziewczynką, pobiegła naprzód. Zatrzymała się przed dużą wiązką słomy, w której zagłębieniu leżało trzy maleńkie kociaki. Jeden był cały czarny, drugi szary, a trzeci biały z czarną łatką. Zochna była zachwycona. Uklękła przed kocim gniazdem i patrzyła z rozczuleniem na niezgrabne,
ślepe jeszcze kocięta, które z ciągłym piskiem tuliły się do mamy. Kotka lizała je kolejno i spoglądała od czasu do czasu na swoją panią wzrokiem pełnym dumy, a zarazem błagania. Zdawało się mówić: prawda, jakie te moje pieszczoszki są śliczne, jakie miłe, grzeczne. Tylko boję się, żeby mi ich nie zabrali. Moja dobra, kochana kocia mamo, obronisz mnie. Nie pozwolisz zabrać mi dzieci. Zochna jakby rozumiała kocią mowę. Głaskała swoją ulubieńcę, mówiąc uspokajająco: nie bój się, poczciwa murzynko. Tu cię nikt nie zobaczy i nikt ci kociąt nie zabierze. Gdy trochę podrosną, uproszę mamę, żeby pozwoliła mi je wziąć. Wtedy będą już bezpieczne. Nagle myśl jakaś przebiegła przez główkę Zochny. Zwróciła się do stojącego za nią Wojtusia. Czy Adaś widział kotki? Nie, panienko. A czy już skończył lekcję? O, już dawno. Panicz siedzi na drzewie i rwie wiśnie, żeby było co jeść w polu, gdy mu się pić zechce. Mój Wojtusiu, idź, poproś go tutaj. Kilka sekund Wojtuś był na ziemi i za chwilę wrócił w towarzystwie Adasia. Adaś był tylko 2 lata starszy od Zochny, lecz o wiele od niej wyższy, tęższy i silniejszy. Z wiecznie podarganą gęstą czupryną, w często zaplamionym i niedbale włożonym ubraniu, miał minę prawdziwego rozrabiaki, któremu jednak z oczu patrzyła szczera, serdeczna dobroć. Po tych dużych, niebieskich oczach, ocienionych ciemnymi rzęsami, można było od razu poznać, że jest to brat Zochny. Oho! Zawołał, śmiejąc się głośno. Kocia mama ma nowych wychowanków. Ile teraz sztuk liczy dwór szanownej pani? Zochna nie zwróciła uwagi na żartobliwy ton brata, lecz ciągnąc go za rękaw, mówiła rozpromieniona: patrz, jakie maleńkie, jakie słabiutkie, jakie śliczne. No co to, to nie. Niezgrabne i ślepe, brr. Brzydziłbym się wziąć do ręki. Adasiu, co ty mówisz? A tak później będą może ładne, ale teraz obrzydliwość. Masz też nad czym się tak rozpływać. Dziewczynka była widocznie obrażona i zasmucona. Spostrzegł to Adaś i zmienił ton. Co planujesz z nimi zrobić? Zostawisz je tutaj, czy zabierzesz na dół? Chyba lepiej zabrać, wtrącił Wojtuś. A na dole to niby lepiej? Co będzie, gdy Staś przyjdzie? Mruknął Adaś. Wojtuś podrapał się za uchem, bardzo zakłopotany. Prawda? Całkiem zapomniałem. Panicz Staś nie przepuści. Przez chwilę milcząca trójka zamyśliła się, chcąc znaleźć jakieś rozwiązanie. Kotka patrzyła na nich niespokojnie, jakby domyślając się, że tu chodzi o los jej dzieci. Na koniec Zochna przerwała milczenie. Najlepiej będzie, gdy je tu zostawimy. To prawda, szepnął Wojtuś przekonany. A więc możecie tutaj zostać, zwrócił się Adaś do kociej rodziny.
Tylko zachowujcie się cichutko, żeby was nikt nie zobaczył. A teraz marsz na dół, bo zaraz zawołają na obiad. Będą nas szukali, no i tajemnica się wyda. Zaledwie Zohna zdążyła zejść z drabiny, gdy się rozległo wołanie. Dzieci, dzieci, na obiad! A niech to koty, zawołał Adaś gniewnie. Zerwałem zaledwie trochę wisien, a słońce piecze. W polu nigdzie wody nie ma. Będzie nam się chciało pić. Dzieci zasiadły do obiadu w najlepszych humorach. Tylko nauczycielka spoglądała na Zohnę wzrokiem pytającym, przez co dziewczynka była bardzo zmieszana. Oprócz Zohny i Adasia siedziała przy stole najmłodsza ich siostrzyczka, Wancia. Była to 6-letnia dziewczynka o bardzo okrągłej twarzyczce i śmiejących się czarnych oczach. Wancia znana była z tego, że miała zawsze znakomity humor i jeszcze lepszy apetyt, który prawdopodobnie wpłynął na to, że była pulchniutka jak świeży, dobrze wyrośnięty pączek. Dlatego obok jej właściwego imienia nazywano ją często baryłką lub pączkiem. Jako najmłodsza rzadko brała udział w zabawach starszego rodzeństwa, zazwyczaj bardzo burzliwych, i nie dzieliła ich rozrywek. Dziś jednak cały dom wyruszał w pole, by pomagać w grabieniu siana, i ona miała doświadczyć tej przyjemności. Dlatego była tak rozpromieniona i tak pochłonięta myślą o oczekującej ją zabawie, że gdy opróżniła talerz, zapomniała poprosić o ponowne napełnienie go. Co to? Wandzia dziś bez apetytu? Zapytała śmiejąc się mama. Dziewczynka przytomniała i zaraz z ochotą wyciągnęła talerz, prosząc o drugą porcję. Tylko śpiesz się, Wandziu, bo Marcin już wyprowadza konie. Wandzia zaczęła jeść z taką gorliwością, że o mało nie udusiła się, wkładając do buzi duży kartofel. Dzieci, poproście pannę Klarę, żeby pozwoliła wam pojechać z Marcinem. A jemu musicie przyrzec, że nie będziecie ludziom przeszkadzać w robocie i będziecie zachowywać się grzecznie, powiedziała mama, składając serwetę. Dzieci wszystkie zwróciły się do nauczycielki. Tylko Zohna nagle zmieszała się i zarumieniła. Pochłonięta myślą o kotkach, zapomniała zupełnie o groźbie panny Klary. Ta zaś, wstając od stołu, powiedziała spokojnie. Owszem, Adaś i Wandzia mogą jechać. Co zaś do Zohny? To pewnie jest przygotowana na to, że jak zapowiedziałam, zostanie w domu, póki nie odrobi lekcji. Dzieci z przerażeniem spojrzały na pannę Klarę, a Zohna ze łzami w oczach zaczęła prosić. Niech się pani nie gniewa, ja się nauczę i wierszy, i słówek, i wypowiem je dziś wieczorem. Teraz zupełnie zapomniałam. Wczoraj zapomniałaś przyjść w porę na lekcję, bo musiałaś karmić koty. Dziś spóźniłaś się o godzinę, bo karmiłaś kury i kaczki. Teraz, gdy cię zostawiłam za karę w pokoju, wyszłaś samowolnie, nie chcąc uczyć się i nie odrabiając lekcji. Także do kotów, zaczął gniewnie Adaś.
Lecz Zochna przerwała mu śpiesznie, ciągnąc go za rękaw i patrząc płakalnie w oczy. Panna Klara nie zwróciła uwagi na słowa Adasia i mówiła dalej. Spodziewałaś się zapewne tego, co cię czeka. Idź teraz do pokoju i zabierz się do nauki. Masz do przygotowania wiersze polskie i słówka niemieckie. Po tych słowach weszła, a dzieci stały bezradne na środku pokoju z zasępionymi buziami. Przez czas jakiś milczały. Wreszcie Adaś zawołał ze złością. Masz, twoje koty, masz! Dużo ci z nich przyjdzie teraz, kiedy będziesz sama siedziała w domu. A taką śliczną zabawę wymyśliłam. Zakończył z żalem. Zochna zwiesiła główkę i westchnęła ciężko. Wiesz co? Mówił znów Adaś. Może byśmy z Wandzią poszli do panny Klary i poprosili. Przecież ten jeden raz może ci przebaczy. Nie, szepnęła ponuro Zochna. Wiem, że nic nie pomoże. Muszę zostać w domu. Otarła szybko łzy napływające do oczu i wybiegła z pokoju. Adaś zacisnął gniewnie pięści i wyciągnął je w kierunku pokoju nauczycielki. Wołał z płaczem. Obrzydliwa, nieznośna panna Klara. Wandzia zaś, szczerze zmartwiona, załamała pulchne rączki, szepcąc ze smutkiem. Biedna, biedna kocia mama. Lecz na dalsze żale nie było już czasu, gdyż rozległo się trzaskanie zbicza, znak, że konie już zaprzężone i że Marcin skłania do pośpiechu, bo czasu dziś bardzo mało, a duszne, rozpalone powietrze nie wróży nic dobrego. Na próżno Adaś i Wandzia prosili, aby mama wstawiła się za jej siostrzyczką. Na próżno błagali nauczycielkę o przebaczenie. Panna Klara nie zmieniła postanowienia. Zochna została sama, samiuteńka. Przez okno widziała, jak po kolei wszyscy wsiadali na wóz. Wandzie wzięła na kolana Julka, pomimo że dziewczynka utrzymywała, że może sama siedzieć i nie spadnie. Adaś wyprosił od Marcina lejce i wszyscy ruszyli ze śmiechem, weseli, szczęśliwi. Biedna, osamotniona pokutnica podparła główkę na ręce, a gorzkie łzy spływać zaczęły na leżącą przed nią książkę. Była tak rozżalona, że nie widziała tego. Nagle dziewczynka drgnęła i podbiegła do okna, gdyż zdawało jej się, że słyszy przy furcie jakieś nowe kroki. Może ktoś wrócił z wycieczki, żeby ją zabrać ze sobą. Prawdopodobnie Adaś z mamą wyprosili dla niej przebaczenie. Z bijącym sercem Zochna wychyliła się przez okno i słuchała. Ale wokoło było cicho, spokojnie. Tylko od czasu do czasu lekki powiew wiatru szemrał w liściach drzew. Zawiedziona, ze wzrastającą urazą do wszystkich, dziewczynka usiadła na swoim miejscu, aby za chwilę znów się zerwać, pobiec do okna i nasłuchiwać. Tak upłynęła nieskończenie długa godzina. Powoli
Gorzkie myśli uciekały. I w oknie zaczęły zarysowywać się postaci Adasia, Wandzi, panny Klary, mamy, Wojtusia, kociaków leżących w słomie, bufona wygrzewającego się na słońcu, kur, kaczek, koni. Dziewczynka zasypiała. Nagle, tuż przy jej głowie, rozległo się ciche mruczenie i jakieś miękkie futerko zaczęło się ocierać o złożone na stole ręce. Milutka, moja dobra, kochana Milutka, zawołała z żywą radością biedna pokutnica, budząc się od razu i przyciskając do siebie dużą białą kotkę, która mrucząc układała się na stoliku. Ty o mnie nie zapomniałaś. Ty jedna tylko przyszłaś mnie pocieszyć, mówiła dalej wzruszona dziewczynka. Ale nie, nie tylko ty, bo i Kizia jest tutaj, zawołała, widząc wsuwającego się przez uchylone okno drugiego kota, białego w czarne łatki. Kizia skoczyła z ochnie na kolana, a dziewczynka głaskała ulubienicę i zdawała się zapomnieć o swoim nieszczęściu. Ułożyła się wygodniej, opierając buzia puszyste futerko Milutki i mówiła pieszczotliwie: moje drogie, dobre kocięta, jak ja was kocham, jak mi z wami dobrze. Koty odpowiadały miarowym mruczeniem, które zachęcało Zochnę do snu. Po chwili powieki dziewczynki przymknęły się znowu i cała trójka zasnęła. A tymczasem na dworze zachodziły wielkie zmiany. Powietrze stawało się coraz duszniejsze, gorętsze. Drzewa i krzaki, nieporuszane najlżejszym wietrzykiem, stały nieruchome, jakby czegoś oczekiwały. Niebo z jednej strony zaczęło się zaciągać brudno-szarą chmurą. Od czasu do czasu dawał się słyszeć ponury łoskot, jakby tam, wysoko w chmurach, ktoś przysypywał wielkie, ciężkie kamienie. Śpiąca dziewczynka poruszyła się niespokojnie. Zdawało się jej, że znów zajechał wóz z sianem i że słyszy ludzkie głosy. Chciała podnieść głowę, lecz ta ciążyła jej jak ołów i odmawiała posłuszeństwa, tak samo jak powieki, których Zochna otworzyć nie mogła. Głosy jednak dochodziły ją wyraźnie, a dziewczynka słuchała z rosnącym niepokojem. Złożymy siano na górce pod szopą, bo w stodole nie będzie miejsca, mówił stary Marcin. Wojtuś zaczął gorąco protestować, aż zwróciła to uwagę Antosi. Hej, może znowu chowacie tam koty? Zapytała podejrzliwie. Wojtuś mruknął coś niewyraźnie, a po chwili rozległo się wołanie. Rzeczywiście, jest tu kocica, a przy niej trzy ślepe kociaki. Słowa te usłyszała Zochna i poczuła mróz przebiegający jej po kościach. Chciała się zerwać, krzyknąć, biec na pomoc, lecz jakaś dziwna niemoc przykuwała ją do miejsca. Na szczęście Marcin powiedział niecierpliwie. A już ci, teraz się bawić z kociakami, kiedy zanosi się na burzę. Wieczorem będzie dość czasu. Zochna odetchnęła. Do wieczora jeszcze daleko. Będzie więc można obmyślić jakiś ratunek. Wojtuś z Adasiem dopomogą. Nagle silny huk wstrząsnął całym domem. Koty zerwały się i patrzyły przestraszone.
Dziewczynka z trudem podniosła głowę. Niebo było prawie czarne. Na podwórzu puste i cicho, jakby wszystko skamieniało. Po ogłuszającym trzasku nastała taka cisza, że Zohna usłyszała najwyraźniej bicie własnego serca. Nagle zdało jej się, że od strony szopy rozległo się żałosne miauczenie. Dziewczynce przyszła na myśl podsłuchana rozmowa. Trzeba ratować dzieci Murzynki. Przez okno wpadł gwałtowny wiatr, który zdmuchnął leżące na stoliku kartki i napełnił cały pokój niemiłym szmerem i świstem. Zohna zręcznie wyskoczyła przez okno i borykając się z wiatrem, który targał jej włosami sukienką i zasypywał piaskiem oczy, pobiegła do szopy. Drabinka stała na swoim miejscu, tak jak ją zostawił Wojtuś. Nikt więc nie próbował wchodzić na górkę. Zohna znów poczuła chęć powrócenia do domu i zostawienia kociąt w dawnym schronisku. Gdzie je zresztą ukryje bez pomocy Wojtusia? Już chciała tą samą drogą wrócić do pokoju, gdy w otworze szopy ukazała się czarna główka kotki, która miauczała radośnie, jakby zapraszała swoją panią do wejścia. Dziewczynka uśmiechnęła się do swojej ulubienicy i zaczęła zwinnie wdrapywać się po drabince, która za każdym poruszeniem chwiała się ostrzegawczo. Lecz Zohna, przyzwyczajona do najrozmaitszych niebezpiecznych dróg, a przy tym bardzo zręczna, nie zważając na to, wspinała się coraz wyżej. Już ręką sięgała ku belce, chcąc się na niej oprzeć, gdy nagle drabinka zachwiała się silniej i osunęła się spod nóg dziewczynki. Zohna straciła równowagę i z okrzykiem przerażenia spadła w dół.